Karnawał to czas zabawy, tańców i powszechnej radości. Święto to obchodzono od wieków. Odpowiednik dzisiejszego karnawału istniał już w kulturze antycznej. W Polsce tradycja hucznych obchodów tego okresu zadomowiła się w XVII wieku. Zwyczaj przetrwał do dziś. W Ostrowcu karnawał obchodzą m.in. placówki edukacyjno-wychowawcze. Jedną z nich jest ośrodek szkolno-wychowawczy przy ulicy Gulińskiego, gdzie 27 lutego odbył się karnawałowy bal. Pozwoliliśmy sobie zaprosić na tę imprezę młodzież z podobnych ośrodków z terenu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, jak również młodzież z podobnych placówek z terenu województwa świętokrzyskiego. W sumie prócz naszego ośrodka uczestniczy w balu jeszcze 15 ośrodków o podobnym charakterze. W sumie jest to około 250 wychowanków, do tego wychowawcy, opiekunowie grup. Także impreza w sumie dość spora. Myślę, że młodzież bawi się dość dobrze. Zresztą będą Państwo sami widzieli, jak zachowują się na sali, jak to wszystko się odbywa. Impreza w Ostrowcu miała zasięg wojewódzki. Szkoła zorganizowała bal we współpracy z Komendą Chówca Chorągwi Kieleckiej ZHP. Celem imprezy jest integracja różnych środowisk – osób niepełnosprawnych, zdrowych, harcerzy oraz dzieci i młodzieży z trudnych rodzin. My jesteśmy tutaj, ja osobiście, z chłopcami z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zawichoście. Są tu chłopcy, powiedzmy, nie tyle z marginesu, co część z rodzin patologicznych, część takich, która gdzieś w jakiś sposób sobie nie poradziła w życiu. Mówię, takie spotkania, wydaje mi się, że oprócz takiej typowej integracji między tymi środowiskami harcerskimi, pozwalają też zapobiec, przynajmniej w naszym wypadku, takiej stygmatyzacji tych chłopców, prawda? Dlatego, że raz spotykają się z normalną młodzieżą z różnych placówek, oprócz dzieci niepełnosprawnych ruchowo czy umysłowo, są też dzieci pełnosprawne i dlatego mówię, między nimi te więzi przyjacielskie, koleżeńskie się na pewno zacieśniają. Integracyjny bal karnawałowy jest organizowany co roku. Dla wychowanków różnych ośrodków szkolno-wychowawczych to szansa nie tylko na zawarcie przyjaźni, ale także szansa na dobrą zabawę, której na co dzień mają niewiele. Generalnie także dziękujemy tutaj za zaproszenie panu dyrektorowi szkolnego ośrodka wychowawczego w Ostrowcu za gościnę. Bardzo nam jest miło gościć i myślę, że w przyszłym roku, gdzie indziej, jeżeli będzie organizowane, także będziemy obecni. Harcerze, niepełnosprawni, osoby zdrowe i opiekunowie. Wszyscy bawili się na jednej sali. Wszyscy bawili się razem, powodując, że w trakcie wspólnych tańców zatarły się różnice.